Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie po raz kolejny prezentujemy Wam rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was do przedstawienia rower Onilus Hanover 4.0 za cenę 2499 zł. Rower trekkingowy. Tak jest. To jest pierwszy Onilus, który omawiamy. Marka pojawiła się u nas w zeszłym roku. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Jest dosyć fajną marką, która narobiła sporo zamieszania w rynku rowerów miejskich, trekkingowych, głównie w cenie do 4000. Nie ukrywam, że bardzo dobrze mi się zazębia z Unibike'em. Jeżeli mam Voyagera czy Expeditiona, a ktoś szuka czegoś pośrodku, Hanover 4.0 jest tutaj idealnym wypośrodkowaniem tej oferty. Dlaczego? Rower, który jest na hydraulicznych hamulcach tarczowych, tak jak Expedition, tutaj nie uniknę porównań do Unibike'a, na 9-rzędowej kasecie, tak jak Expedition, natomiast z oszczędności wpuszczany jeszcze mostek na kamień rozporowy zamiast ahedowskiego, gdzie ahed, przypominam, mamy już w Voyagerze, a wpuszczany na kamień rozporowy jest w Visionie. No ale poza tym, wzmacniane kapsylowane obręcze, tak jak w Unibike'u. Szprychy ze stali nierdzewnej, tak jak w Unibike'u. 9-rzędowa kaseta, która się znajduje w Expeditionie, bodajże 8-rzędowa jest w Voyagerze. Korba aluminiowa, również shimanowska, podpórka równie mocna, uważam, jak w Unibike'u, nie jest tak długa, tak mocno wystająca w bok, co za chwilę Wam pokażemy, ale moim zdaniem nawet i bajka by uciągnęła. Wszystko jest możliwe, bo wygląda na bardzo solidną. Rower na komponentach aluminiowych. Tutaj chodzi mi o sztyce, kierownicę oraz mostek. Mostek jest regulowany, sztyca jest amortyzowana, kierownica wygięta, fajnie no, do turystyki, tak, żeby fajnie ułożyć sobie ręce. Siodło mamy wygodne. Mamy oponki CST o rozmiarze 40 mm szerokości z bieżnikiem takim typowo trekkingowym, tak? Lekki szutr dadzą radę. Na napędzie 3x9 jest to Alivio. Hamulce hydrauliczne, także naprawdę bardzo fajnie. Mamy zasilanie świateł przód-tył z prądnicy przedniej, tak, od Nexusa. Mamy... Widelec jest z blokadą. Tak, widelec jest SR Santor z blokadą na prawej goleni, no górnej prawej goleni. No i mamy bagażnik. Także... Przystosowany pod sakwy, dokładnie, pod ekspandery, pod gumę. Jeszcze klasyka z klapką, także niektórzy poszukują jeszcze bagażników z klapką i innych nie uważają w ogóle. Siodełko, tak, brandowane Onilusem, ale jest to Monte Grappa. To jest no, dosyć znana i lubiana marka włoskich siedzeń. Nie są to siedzenia bardzo drogie, natomiast są dosyć wygodne i klienci chwalą sobie te siedzenia. Mają też w ofercie skórzane, tak jak Brooksa, siedzenia, także to też jest taka ciekawostka poboczna. W zasadzie rower bardzo fajnie skonfigurowany za tą cenę i nie brakuje mu nic. Jest naprawdę konkurencją dla Unibike'a już samego. Tak, można tak powiedzieć, natomiast nie dają dożywotniej gwarancji na ramę, co jeszcze nie jest ten poziom co Unibike'a. No nie, wiadomo. Ale umówmy się. Kojarzysz ciuchy Onila? Kiedyś takie były sportowe ciuchy. No, coś kojarzę. Także ten sam człowiek, który się zajmował Onilem, zrezygnował z tych ciuchów i wszedł w rowery. I tak powstał Onilus. I ten facet zajmuje się rowerami od 4-5 lat.
Także nadgonił sporo, robi fajną robotę moim zdaniem. Nie no, robi bardzo. Sieć dystrybucji jest też już coraz szersza i coraz fajniejsze salony decydują się na markę Onilus. Także no, mnie przekonali, zapoznali mnie z marką rok temu na spotkaniu, na targach. Obejrzałem, porozmawiałem, mówię, no nie mam pytań. Tego mi brakowało, bo jak dobrze wiecie, Unibike nie zawsze jest dostępny, a jeżeli ktoś szuka czegoś innego, Unibajki mu się nie podobają, albo wizualnie, albo nie chce dać ponad 3000 za hydraulikę, no to wtedy pojawia się taki Hanower i robi robotę. Tak, bo to za cenę 2500 jest wszystko, no dokładnie, tak jak Damian powiedział, nie ma gwarancji dożywotniej na ramę, no ale to można przeboleć, natomiast no rower bardzo fajnie skonfigurowany, a jak to wypada z ich, że tak powiedzmy, z serwisem, czy się psują, czy coś w tym stylu? Wiesz co, sprzedaliśmy ich kilkadziesiąt, na razie żadnych skarg, żadnych problemów. No i co dla nas ważne, jak przyjmujemy rower na sklep, jak on jest zmontowany. No to też prawda, bo dużo. Bo sporą część producentów, znaczy inaczej, wszystkich trzeba poprawiać. No tak. Bardziej lub mniej. I my się na tym skupiamy. Czasami dłubiemy jeden rower długi czas, żeby on był perfekcyjnie przygotowany do jazdy, że jak klient na niego wsiądzie, tam nie ma opcji, albo się staramy, żeby nie było opcji, żeby coś tam turkało, pyrkało, tak, albo tak, nie tak. Działało. Że to się dotrze, a po tygodniu przyjedzie. Tak, panie, to się dotrze. Tak, tak. Tutaj no jest bardzo pozytywnie. Puścimy wam kiedyś filmik, który powstał na produkcji Onilusa, jak to wygląda. Mają taki swój filmik promocyjny, że tak powiem. Także zamieścimy go na swojej stronie również. Marka z Siedlec. Montownia jest w Siedlcach. Polska marka. Uważam, że jeszcze o niej będzie głośno. Już jest głośno, a będzie jeszcze głośniej. Także rowery od Onilusa sukcesywnie będą do nas spływać. Hanowera 4.0, którego omawiamy, mamy na chwilę obecną w dwóch kolorach, które również wam pokażemy. Ja jestem z tej marki zadowolony, moi klienci są zadowoleni, a to jest dla mnie jakby najważniejsze. No i co w tym roku jest bardzo istotne? Są. No właśnie. Późno. Ale są. Ale są. Co dalej? W chwili obecnej nie mamy szansy na Unibajka, bo kolejny Voyager, załóżmy, będzie w lipcu i nie jest powiedziane, że go dostaniemy. No, dokładnie. A Hanower jest. Także jest to myślę, dobry zastępca. Ja nie chcę mówić teraz, że mamy Onilusa, bo nie mamy Unibajka. To też nie do końca tak, bo... Bo jak były rowery, to już te rowery były. Tak. Natomiast tak. I zwykle mamy w ofercie na przemian na sali stoi Onilus przy Unibajku i te rowery i te są w jednym rzędzie sprzedawane. Także to nie jest tak, że Onilus nagle szukamy marki zastępczej, bo nie ma Unibajka. Tak jak mówiłem, handlujemy tym już od roku i jest dobrze. Jak już rowery były, to już handlowaliście. Tak. Dokładnie, także to jest ważne, a nie po prostu szukamy czegoś. Bo czasami jak prezentujemy nowe marki, to łapiemy takie zarzuty, że bo nie ma rowerów, to wzięliście to. Nie, staramy się rozwijać i prezentować wam coraz więcej. Każda marka ma coś ciekawego. Tak. Także... Nie chcemy być, że tak powiem, z biegiem lat nudni ze swoją ofertą, że w kółko to samo, bo to się sprzedaje, bo to jest ok. Zawsze lubimy zajrzeć, może coś tam jeszcze jest fajnego. No ale oczywiście nie będziemy mieli wszystkich marek świata, ale które uważamy, że będą się u nas przyjmowały i spodobają się naszej klienteli, to je posiadamy. Rower jest na chwilę obecną dostępny zarówno w salonie w Brodnicy, jak i w salonie w Iławie.
Zapraszamy do Przymiarek, do oględzin. Myślę, że marka mniej znana od dotychczasowych, które omawialiśmy, ale nie odstępuje za specjalnie, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Tutaj uważam, że jest no, również bardzo dobrze. Dokładnie. No tak jak powiedzieliśmy, jedyna różnica do Unibike'a to jest główna różnica, że nie ma gwarancji dożywotniej na ramę, acz to można wszystko przeboleć, bo po prostu ten rower teraz fizycznie jest. Jest bardzo dobrze skonfigurowany no za kwestia, cenę. Na czym się skupiamy, no bo może, można powiedzieć, że ma trochę oszczędności, ale ma też trochę więcej w porównaniu do Unibike'a w danej cenie. Dokładnie. Także pokrótce mówiliśmy o ten rower. Może już macie Onilusa, może już nim jeździcie. To wtedy podzielcie się. Podzielcie się swoimi wrażeniami, jak ten model Hanover Wam się spisuje. Lub czy macie jakikolwiek rower tej marki? Jeśli tak, no słuchajcie, będziemy omawiać sukcesywnie każdy rower, który z Onilusa do nas trafi. Dokładnie. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, a my będziemy dla Was nagrywać kolejne odcinki. A one już niebawem, także zapraszamy. Cześć. Cześć.